Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w 15 odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od rozmowy z Dandolo. Witam, nazywam się Roland i jesteś nowym marynarzem. Tak, wiem. Ernst już mi powiedział, że na naszym statku pojawił się nowy człowiek. Witaj na pokładzie. Znajdzie się dobre zajęcie dla nowych ludzi. Przecież kto wie, w jakie tarapaty możemy wpaść. Nie jesteś z Myrtany, prawda? Masz rację, pochodzę z Wysp Południowych, które kilka lat temu były bardziej spokojnym miejscem niż obecnie. Wcześniej mieliśmy do czynienia tylko z piratami i bandytami. Ale dzisiaj tam, jak i wszędzie, orkowie zaprowadzają swoje porządki. Ale co z tobą? Twoja ojczyzna to chyba nie jest ta samotna skała o nazwie Etechaanos. Nie. Zanim zaciągnąłem się na wasz statek, służyłem tam przez kilka lat. Moim rodzinnym miastem jest Cholinis, położone na wyspie o tej samej nazwie. Mój ojciec Bosper w zasadzie utrzymuje się ze sprzedaży skór. Handluje skórami. A skąd je bierze? Wspólnie z innymi myśliwymi, zdobywa je w lesie poza miastem. Tam aż się roi od wilków i innych zwierząt. Kiedy jeszcze tam przebywałem, to często pomagałem ojcu w polowaniu. Ale któregoś dnia miałeś tego dość, prawda? Coś w tym rodzaju. Postanowiłem zobaczyć świat i udałem się do Myrtany. Ostatecznie, po upływie pewnego czasu, przyłączyłem się do Straży Miejskiej, a niedługo potem przeniesiono mnie na Etechaanos. To był pech. Zdecydowanie wyobrażałbym sobie coś innego niż zginięcie na tej osamotnionej skale. Jestem przekonany, że nie natknąłeś się tam na ani jednego orka. Mylisz się. Jednego z nich jednak tam zaniosło. Rzeczy samej. Jak dostał się na tą wyspę? Przypłynął na łodzi. Zdaje się, że był szpiegiem. Ostatnio na wyspie następuje więcej wydarzeń niż zazwyczaj. W każdym razie, prócz wilków i topielców, godniejszego przeciwnika tam nie znajdziesz. Chyba wszystko ci powiedziałem. Zobaczymy, czy moja decyzja była słuszna. No cóż, czas pokaże. Moja historia była prawie taka sama, jak twoja. Mój ojciec chciał, abym poszedł w jego ślady i został farmerem. Zapewne się domyślasz, że to nie było dla mnie. Wiesz coś o kradzieżach na statku? Nie, stary. I nie mam pojęcia, kto z nas mógł coś takiego zrobić. Poza tym, są tu tacy na statku, którzy już mają na sumieniu takie czy inne wykroczenia. Ale od jakiegoś czasu, nic tu nikomu nie zginęło. Witaj, Dandolo. Mogę ciebie o coś poprosić. O co chodzi, chłopcze? Potrzebna ci moja pomoc. Więc mów, o co chodzi, bez zbędnych ceregieli. Harald polecił mi zamieść pokład. Cóż, mogłem się domyślić. Lubi to robić z nowymi. Ach, niech zgadnę. Czy chciałbyś, żebym ci pomógł? Jeśli szczerze, to tak. Dobrze. W zasadzie zawsze jestem gotowy pomóc koledze. Ale ręka rękę myje, jeśli rozumiesz, o czym mówię. Co mogę dla ciebie zrobić? Zauważyłeś tę wysepkę, zanim rzuciliśmy kotwicę. Wysepka. Chyba przesadzasz z określeniem, że to wysepka. Nazwałbym to raczej samotną skałą w morzu. Cóż, skała nie wydaje mi się taka osamotniona. Zresztą nieważne. Zanim zakotwiczyliśmy, przepłynęliśmy dość blisko tylnej części skały. I tam dojrzałem coś podobnego do szczątków zatopionego statku. Nie zdziwiłbym się, gdyby udało się tam coś znaleźć. Rozumiem, że chcesz, abym tam popłynął i obejrzał wrak. No właśnie. A wtedy pomogę ci w zamiataniu pokładu. Co na to powiesz? A dlaczego sam tam nie popłyniesz? No cóż, słuszne pytanie. Dlatego, że nie jest tam bezpiecznie. Po pierwsze, w morzu jest pełno różnych stworów. Więc musisz być ostrożny, jeśli chcesz dotrzeć do brzegu. I coś wydaje się chodzić po samej wyspie. Nie widziałem więcej szczegółów. No, dziękuję. Teraz naprawdę mam więcej szans. Więc daj mi znać, jeśli zgadzasz się z moją ofertą. Co do wraku statku. Co postanowiłeś? Popłynę na tę wysepkę. Słuszna decyzja. Chociaż nawet nie mam pewności, czy znajdziesz tam w ogóle coś cennego. Ale gdybyś znalazł tam coś warte do 200 sztuk złota, proponuję podzielić to na pół. A jeśli będzie więcej, zostawiasz to sobie. Powiedzmy, jako nagroda za ryzyko. Dobrze, zgadzam się.
No i dobra, właśnie o tego questa mi chodziło. Teraz możemy w sumie tam popłynąć na tę wysepkę. No, tu jest dużo zadań ogółem do zrobienia, więc... Wiecie, jak to jest. Wydaje mi się, że tutaj akurat musimy popłynąć sobie ręcznie. Są takie miejsca, że nas przenosi na dane wyspy. Ale to chyba jednak nie tu. Więc popłyniemy sobie. Mam nadzieję, że damy sobie radę. Troszeczkę się obawiam, dlatego że tutaj jest dużo jaszczurek. I może być z nimi pewien kłopot. Szczególnie, że ja mam... No, jak za pierwszym razem grałam, to miałam więcej siły. Czy zręczności? Zręczności, bo grałam pod zręczność. Więc miałam jej zdecydowanie więcej. Teraz jest z tym troszeczkę gorzej. No ale zobaczymy, jak mi to pójdzie. Są jaszczurki. Jest ich właśnie dosyć dużo. Zobaczymy, jak sobie radzę z taką jaszczurą. Nie no, ładnie, dobra. Dobra, chyba nie mam co marudzić. Skórę gada mamy z niego. Dobra, bałam się, że będzie mi 1000 razy gorzej szło. Ale jest ok. Weźmy sobie lokatorka, bo może tutaj być coś fajnego na tej wysepce. Gorzej może być z tą ognistą jaszczurką. Jak widzicie, tego bydła jest tutaj od cholery. Ale może nam się uda jakoś to ogarnąć. Zbadamy sobie ten wrak. Później też tę wysepkę na spokojnie. Dobra, zobaczmy. Okej, tu jest w miarę bezpiecznie. Ale ona ma daleki trigger, no nie? Dobrze, że to jest młoda jaszczurka i powiem wam, że cieszę się, że dałam sobie wkryta jednak. Bo widzę, że to się opłacało. No, troszkę nam to zajmie, żeby tutaj się ich pozbyć, ale to żaden problem. Ja sobie w międzyczasie pogadam. Oj, moi drodzy, kiedy wy oglądacie ten odcinek, to u mnie dalej jeszcze stary rok. Znowu postanowiłam się wziąć za nagrywanki na zapas. Czy ja mam wypite eliksiry, które trzeba? Eliksiru ducha nie wypiłam jakimś prawem. No dobra, to już jest wypity na spokojnie teraz. Tam jest bardzo dużo tych jaszczurek w jednym miejscu. Bryłki złota. Tutaj się niestety prawdopodobnie trzeba będzie dać uderzyć. Bo ta jaszczurka jest w takim niefortunnym miejscu. Mamy sługę burzy. O kurde mać. Ale brońska wielka masakra. Uj, Cordelas. Fajnie, naprawdę fajnie. Parę szybkich śledzi. Cordelas. I to jest broń jednoręczna, co ciekawe. Wymaga więcej siły. A zasięgowo? Zaraz. Długość 70. No mój kiepski miecz jest jak na razie top of the top. No i co? I myślę, że możemy też otworzyć te sakiewki, które znalazłam. I beczkę z rybami od razu. Wiecie, te rzeczy najlepiej otwierać od razu, jak tylko się da. Okej, bryłki złota dostałam. Nie, sorry, złoto. Wytrychy, jajka. Dobra. To idziemy zbadać dalej tę wysepkę. Jaszczurek od cholery.
No, wybijanie tego będzie bardzo mordowaniem się. Jakby tak dwa kryty wchodziły pod rząd, to by było fajnie, naprawdę. Kurde, ale czy wy widzicie, ile tutaj expa w sumie biega? Jakby się tak nad tym zastanowić. Dziennik pirata 1. A, to ty się triggerujesz, dobra. I to nie jeden jaszczur. Ale fajnie, bo mamy dużo HP. Powiem wam, że teraz będzie tylko trudniej. Bo tutaj w tym modzie też właśnie trzeba się uczyć życia. I to jest dosyć, wiecie, jak to z tym życiem zawsze bywa. Dosyć skomplikowana sprawa. Witam. Niestety... Piracki miecz dwuręczny. Bardzo fajne bronie tutaj się znajdują. Te plaże myślę, że sobie zbadamy, ale trochę później. A najpierw pójdziemy sobie w głąb wyspy. Myślę, że to będzie fajniejsza rzecz do zrobienia. O, proszę bardzo, jakiś ścierwojad, ładnie. Witam cię bardzo, chodź. Widzę, że tak kryt za bardzo nie chce w te ścierwojady wchodzić. Okej, okay, pochwaliłam i weszło. Stary leśny ścierwojad to był. To jest młody leśny ścierwojad. Dobra, sprawdzamy więc dalej, co można tutaj znaleźć. Łuk myśliwski. Jest też pieniek. Zaraz sobie jeszcze ten dziennik przeczytam. Tu jest od razu dziennik numer 2. Dobrze, więc przeczytamy sobie je po kolei. Dziennik strona pierwsza, dzień pierwszy u piratów. Wreszcie dotarłem do kufra Mendozy. Och, nie było to łatwe, żeby Mendoza niczego nie podejrzewam, zrobiłem sobie kopię mapy skarbów kapitana Kuternogi, zamiast kraść oryginał. No cóż, trzeba ruszać na poszukiwanie skarbów. Hurra, Jones! Dziennik strona druga. Dzień 15. Tak długo płyniemy po morzu, że powinniśmy już dotrzeć do tej cholernej wyspy. Widocznie znak na mapie jest błędny, to niedobrze. Dzień 25. Przetrwaliśmy sztorm, utknęliśmy na mieliźnie przy urwisku, na którym nie ma nic, prócz dzikich zwierząt. Głód już mocno nam dokucza, jeśli się stąd natychmiast nie wyrwiemy, będzie z nas mi koniec. Dalej. Dzień 26. Urwisko. Utknęliśmy na tym urwisku. Co więcej, Haka i Jeroma zżarły jaszczury. To dla nas koniec. Jerome był jedynym, który choć trochę znał się na nawigacji. Przy życiu został tylko Nat i ja. No i co teraz mamy zrobić? Dzień 35. Już 10 dni jesteśmy na tej wyspie. Nocujemy w jaskini na resztkach z rozbitego statku. Nat zmontował stół. No to już coś. Dzień 45. Nieźle, urządziliśmy się na tej wyspie. Z resztek rozbitego statku skryciliśmy sobie chatę. Teraz jest lepiej niż w tej jaskini. No dobra. Mowa o jakiejś jaskini. Tam można wejść na górę. A wiecie jak to w tym... Na górę, ale od dołu. Dobra. Wiecie jak w tym modzie jest, no nie? Ja już wam to tłumaczyłam. Że tutaj wszystko jest bardzo... dobrze poukrywane. I żeby tutaj jednak coś znaleźć, to się trzeba trochę postarać. Sakiewka i ogniste ziele. Dobra, od razu otworzymy sakiewkę. Nawet mam dwie sakiewki. Super, odbudowujemy nasze złoto w naszym ekwipunku, bo miałam go trochę mało. W sumie, bo wszystko zdążyłam wykupić na Atanos, zanim żeśmy wypłynęli. Widać już jakiegoś przeciwnika tutaj z przodu. Widzę, że tutaj są albo młode, albo stare leśne ścierwojady.
Nie ma, rozumiem, zwykłych. Jakaś polna bestia, czy coś w tym stylu. Zielona polna bestia. Z tego co pamiętam, to jest też na innych wyspach. Dobra, nie ma co tak... Wiecie, że one nie są jakieś skomplikowane, te bestie. Dobra, tylko że mi się wydawało... Ja się jeszcze cofnę na chwilę. Tam jest mostek na górze. Tam się da zejść. A co się stanie, jak zeskoczę? Aha, zabiłam się, ale tam... O matko święta. Ale tam się chyba da przejść jakoś inaczej. Chyba jeszcze raz. Aha, no dobra. Tak na pewno się tego nie robi. Dobra, nie będę próbować. Idziemy na razie przed siebie. Jak coś, to tam później zejdę. Okej, tam są te jaszczureczki, to żeśmy tam w sumie byli. No, spadnie mi na głowę. A to młoda zielona polna bestia, dobra. No właśnie, kupa tych jaszczurek. One są w takim razie na później. Siema. Jeszcze dostałam od niego masakra. Okej, tam mamy tą chatkę, puchatka. A, bo tam jest ta półka, dobra. To się zbliżamy do tego miejsca, gdzie mogą być dodatkowe rośliny. I pewnie po prostu są, bo ten mod jest taki, że no nie odpuści nam i tutaj wszędzie można coś znaleźć. No dobra, to badamy tą wyspę. Ja pamiętam, że ona ma jakąś nazwę w poradniku. A skąd ty, paskudo? Agresywny krwiopijca. To świetnie. Tam się da zejść. Tylko, że to jest chyba zejście w jedną stronę. Zobaczymy, czy tam się uda dostać legitnie, czy niekoniecznie. Co my tu mamy? Jest sakiewka. I 5 drzewa. Dobra, wydaje mi się, że tam trzeba akurat przejść chyba... Także zeskoczyć. Albo nie, bo w sumie... Tam widać, że jest osobne wejście, tak jakby od tej strony. Nie, zaraz. A co się stanie, kiedy ja tutaj tak po prostu se zeskoczę? No bo kurde, tutaj nie ma normalnego zejścia chyba. Nie mam pojęcia. Ta wyspa taka jest trochę. O matko, ale żeż wymachujesz tymi swoimi mackami. Zaraz, a ten mostek? Tam są jakieś potwory też. Ej, tu byłam, bo to był ten... Aha! Czyli tutaj było legitne zejście. Czyli ono było... Dobra, to ja po prostu jestem ślepa. Czyli wydaje mi się, że dobrze idziemy.
No i dobra, to jest legitna sprawa, ognista pokrzywa. Czy tam jest ta chatka na dole? Tak jest, dobra, czyli jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, bo tutaj widzieliśmy, że były jakieś rośliny, no nie? Jest ogniste ziele na przykład. To wygląda mega dziwnie. Aha, tylko że ja teraz nie wrócę, tak? No tak, nie wrócisz, więc musimy zejść tędy i wrócić się całą drogę. No dobra. To ej, to wiecie co, jak już tu jestem, to się prześpię, bo się robi ciemno. Są nawet dwa łóżka, czyli się wszystko zgadza z naszej opowiastki. Okej, dobra, to lecimy. W ogóle ostatni odcinek mi wyszedł mega krótki. Kurczę, nie sądziłam, że mam jeszcze takie krótkie odcinki robić. Ale powiem wam, że to przez to, że jakoś tak postanowiłam wyciąć ten moment z tej gry w kości. I to był właśnie tego skutek. Tak naprawdę. No, ale to chyba nic złego. W sensie, jeden taki krótszy film może być chyba, nie? Mam taką nadzieję przynajmniej, że nie był zbyt krótki. Dzisiejszy zrobimy za to dłuższy, bo myślę, że około godzinny będę chciała, żeby wyszedł. Więc nie martwcie się, nadrobimy. Jestem ciekawa, czy wbijemy tutaj nowy poziom, czy nam trochę braknie jednak tego expa. Agresywny krwiopijca ma trochę lepszą ochronę z tego, co widzę. Albo i nie. Dobra, wydawało mi się po prostu. Tam na dole byłam na dole. Tak, bo to było tamto miejsce. O, Matulu! Co tu się dzieje w ogóle w tym miejscu? Może spróbujemy z kuszy sobie postrzelać? Mam bełty. Chociaż widzę, że będzie to problematyczne z tej kuszy. Pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłam te grzyby, to miałam takie ło holender. No, strzelę w którąś wreszcie. Wiecie, troszeczkę poużywamy sobie tej kuszy. Szczególnie, że dzięki temu będziemy w stanie zejść na dół. Tu jest chyba kolejny dziennik. A to jest dziennik Pirata 4. To pozwólcie, że na razie nie będziemy go czytać, bo to jest czwórka. Fajnie by było to mieć jednak po kolei. No, tylko tutaj jest dosyć zawiłe łażenie po tych korytarzach zasranych. Powiem tak, najpierw pójdziemy może dołem. Chociaż z tego co pamiętam, to tutaj były różne takie zawiłe przejścia. No, sama nie wiem, powiem wam. Czy przejść najpierw górą, czy może dołem? Aha, bo tak, te przejścia się chyba będą łączyć ze sobą. Akurat. No, tak mi się coś kojarzy, że chyba tak. Dobra, dobranoc. Tak, bo to było coś takiego, że teraz wyjdziemy tak jakby
O, tu jest dziennik pirata 3. To przeczytajmy go sobie. Dzień 50. Urwisko. Ta wyspa roi się od zwierząt. Oprócz jaszczurów, krwiopijców, ścierwojadów i pełzaczy, które wyglądają jak polne bestie, musieliśmy zrezygnować z naszej chaty, ponieważ wciąż podchodziły do niej jaszczury. Ale gdzie powinniśmy iść? Jestem całkowicie zagubiony. Dzień 55. Chyba znaleźliśmy jedzenie. Przed naszą jaskinią odkryliśmy dolinę z jakimiś dziwacznymi, gigantycznymi grzybami. Nat uważa, że można je jeść, ale ja nie jestem tego pewny. Dzień 58. Ponieważ nie mamy już nic do jedzenia, Nat chce iść do doliny z gigantycznymi grzybami. Niestety są tam te dziwne stworzenia, więc z nim nie poszedłem. Uważam to za zbyt ryzykowne. Dzień 59. Urwisko. Nat nie żyje. Te bestie go zabiły, kiedy próbował zdobyć coś do jedzenia. Teraz zostałem sam. Jestem głodny, spragniony i przemarznięty. Zdaję sobie sprawę, że mam gorączkę. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Spróbuję jutro. Dzień 60. Nie udało się. Zwierzęta są w dolinie przez cały dzień. Mam nadzieję, że jutro będę miał więcej szczęścia. W przeciwnym razie mój koniec jest bliski. Dzień 61. Tym razem mi się udało. Jak tych stworzeń nie było, co nieco przekąsiłem. Teraz skieruję się w górę i schowam tam gdzieś złoto i mapę. W górę, tak? To powiem wam, że teraz najlogiczniejszą rzeczą byłoby chyba... się wrócić tam na dół. A dopiero później iść tam w górę, no bo... tak mi się wydaje, że to będzie miało więcej sensu. Czyli na pewno będzie jeszcze jeden dziennik. Czyli dziennik 5. Spróbujemy przejść się tędy na górę, bo tutaj ogółem te ścieżki się będą łączyły ze sobą w pewnym momencie chyba. Z tego co pamiętam. Tu są nawet jakieś rzeczy. Dobra, myślałam, że spadnę. Na szczęście obeszło się bez spadania. Tam na górę można wejść, więc zaraz tam wejdziemy. I właśnie tutaj jest też przejście właśnie na górę. Goblinie jagody mamy. Coś mi bzyczy nad głową. A, to chyba tamto... tak. Dokładnie. Tam zaraz może wejdę na górę jednak. Chociaż tam... właśnie tutaj się chyba te ścieżki jakoś... połączą ze sobą. Ognista pokrzywa. No tak, jesteśmy właśnie tutaj, więc... tak jak mi się wydawało. Tylko jeszcze tu jest przejście. I tu jest przejście. O Jezus. I tam jest przejście. Powiem wam, że bez tego lokatora to by było naprawdę trudno się tutaj nie zgubić. Aha, bo to jest znowu to przejście. Dobra. To już wszystko wygląda trochę jaśniej w takim razie. Chociaż czy tak do końca, to bym nie była tego taka pewna. Tędy nie wejdę. A czy tędy wejdę? Tak jest, tędy akurat wejdę, polna jagoda. Tam są jakieś dziobdziagi, które dziobdziają. Jest dziennik pirata 5, Cordela, klucz Jonesa i polna jagoda. Tam trzeba jakoś wleźć też. Przeczytajmy dziennik.
Dzień 65. Na górze. Schowałem swój kufer na górze, a w nim zamknąłem mapę i złoto, które zabraliśmy z kufra Mendozy. Nie ma sensu dalej ciągnąć tego wszystkiego ze sobą. Pójdę zapolować na ścierwojady. To doda mi sił. Dzień 68. Polowanie zakończyło się pechowo. Zamiast ścierwojadów nadziałem się na jednego z tych przeklętych ognistych jaszczurów. Ach, gdybym tylko wiedział, że są tu te stworzenia. Teraz mnie tropi. Dzień 75. To bydle depcze mi po piętach i nie spuszcza mi z oczu. Nie mam co jeść, mam dreszcze. To koniec. Okej, czyli wleźliśmy sobie tu. A co się stanie, jak zejdę tu? Bo to naprawdę idzie się pogubić. Ja tu byłam. Aha, bo to jest to miejsce, dobra. To teraz nam zostało jeszcze te boczne rzeczy zbadać chyba tylko. Czyli na przykład tutaj. Ojejku, uspokój ta się. No. Okej. Dobra, wlazłam gdzieś. Jest nie najgorzej. Tam byłam. Tu warto zrobić F10, żeby się nie schrzanić nigdzie. Sprawdźmy, czy tutaj są jakieś rośliny pozostawiane. Zapowiada się, że nie. Dobra, tam się trzeba dostać od innej strony. Aha, dobra, bo ja jestem teraz tutaj. Ale to mnie nie tenteguje, no. Tam jakby się przeskoczyć na drugą stronę, może by coś z tego było. Tylko żeby nie spaść. No, dyntka już jest. A przydałoby mi się mieć w tym wypadku akrobatykę. Tak się nie skacze, jakbyście nie wiedzieli. Dobra, to może już lepiej by się było po prostu wrócić tędy. I w sumie tędy. I tędy. Nie wiem, czy ja właśnie nie powtarzam tego samego błędu, co wcześniej. Chyba nie. Nie, tędy już powinno być w porządku. Tam byłam. Mam rację, dobra. I teraz tutaj na górę. Okej, widzę, że tu się... No spadnie mi, prawda? Niedobrze, bo mam bardzo mało wiecie czego. Dobra, tutaj trzeba się postarać. No, trafiaj. Dobra. No niestety, trup mi spadnie. Mamy kufer. To bardzo miło, tylko ja bym jeszcze była najpierw zainteresowana tymi oto tutaj roślinami. Korzeń leczniczy. To będzie najgorzej ze... Dobra, nie było tak źle. Nie spadłam totalnie w dupsko, tylko jednak tak w miarę normalnie. Powiem wam, że bardzo mi się podoba ta wysepka, bardzo ją w ogóle lubię. Jest fajna, taka przyjemna.
i kuferek. Mapa wyspy skarbów kapitana Kuternogi, 5 bryłek siarki, złoty talerz, złoty puchar, złoty pierścień i drogocenna szkatułka. Złoto piratów. Dobra. Szczątki statku. To możemy mapę przeczytać chyba i ta nam powinna zadanie zakończyć. Mamy to. Wykonało się? W kufrze Jonesa znalazłem złoto i kosztowności, jak również mapę skarbów. Okej, okay, ktoś ze statku, może będzie mógł ci pomóc. No zobaczymy akurat, to się przekonamy. W sumie tą wysepkę to żeśmy zbadali całą, zostały tylko krwiopijce na dole. Nie krwiopijce, tylko... Wiecie co. Tylko jaszczury na dole. No i tam jest ognista jaszczurka. Będzie chyba ciężko z nią. Znaczy mamy plus, że to jest młody ognisty jaszczur. Ła. Dobra. Chyba się udało nie zginąć. Ale było to dosyć trudne. Skorzystałam sobie tutaj z pełni życia. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Serafis, długi miecz i smoczy korzeń. I wydaje mi się, że to jest już wszystko, co możemy w ogóle na tej wyspie znaleźć. Chyba się udało wszystkie też rośliny stałe. Chciałam powiedzieć, że w ogóle chyba wszystkie rośliny, ale tutaj jeszcze było parę. A tam, po drugiej stronie, nic nie ma. Nie da się tam może przeskoczyć jakoś? Nie. Ale można się na przykład podwójnie zabić. Chociaż widzę, że tutaj jest chyba jakaś... Tam jest jakaś kładka, ale to znaczy, że tam byłam już. No, tak mi się wydaje, że byliśmy. To teraz trzeba jakoś stąd zejść. I to nie będzie chyba najprostsza rzecz, jaką można tutaj uczynić. Tam jeszcze by się dało... Może zeskoczyć? Tutaj? Trochę obrywałam. Ale wiecie, mi zależy, żeby do wody sobie wskoczyć, tak żeby... nie umrzeć. To jest dosyć trudne zadanie, więc może zejdziemy jakoś klasycznie z tej wysepki. Niestety tepnąć się nie tepniemy normalnie. A szkoda, bo by to na pewno było fajniejsze niż ciągłe ginięcie w tym miejscu. No i przy okazji nam Dandolo pomoże z tym pokładem, prawda? No, jeszcze nam zostanie tylko ta plaża, ale to chyba nie dzisiaj już. Chociaż w sumie jak już tutaj chodzę, to mogłabym to skończyć. Czy da się tu jakoś szybciej zejść? Dobre pytanie. Obawiam się, że nie. Chyba, że tędy. I tędy na przykład. I popłyniemy sobie. O, proszę bardzo, widać nasz statek. Fajnie, tylko jeszcze te jaszczury zostały. No ale w sumie, może ja sobie je wybiję bez waszej obecności. Chociaż nie wiem, w sumie, z czym ja się spieszę w tej serii. No będzie tak długa, że nie ma co się z nią nawet spieszyć. Więc sobie powybijam te jaszczurki razem z wami. Moi drodzy, jak wam się podobała ta wyspa? Ja uważam, że jest naprawdę bardzo fajna. Nie żeby coś, ale mi się na przykład bardzo podoba. Nawet za innego będzie mil nowy poziom. Chodź tu. Te ogniste są najgorsze.
On tak jeden na mnie splunie i jest po mnie. Dobra, nie było tak źle. Dałam się uderzyć niestety raz. No chodź. Ja mam nadzieję, że wy widzicie, ile ich jest. Bardzo dużo. Ale... no, jak widać, XP jednak chodzi piechotą. Gdzie mój kryt? Proszę, no... ojej, jeszcze się dałam... ciapnąć. Chodź. Z pojedynczą to już nie jest taki problem. Fajnie, bo wbiliśmy też nowy poziom. Jezu, coś jest nie tak z tym... powiem wam... no, z cofaniem. Jak się źle troszeczkę... kliknie, to jest potem dramat. Naprawdę, jest później naprawdę duży dramat. One czegoś pilnują, ale chyba ryb. Trzeba będzie się wyleczyć zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście jaszczurek jeszcze tutaj zostało. Ajajaj, no, cholera. Niedobrze. Z czego właśnie te ogniste? Ale ogniste chyba tylko... chciałam powiedzieć tylko dwa, ale już widzę, że trzy są. Dobrze, to są młode jaszczurki. Podbiegniemy od tej drugiej strony trochę. Są trzy czy więcej? Trzy widzę, ogniste. Ajajaj. Dobra, no, nie jest tak źle. No chodź. Triggeruj się na mnie. Pamiętam, że jak grałam za pierwszym razem, to one mi się tutaj zbagowały, wiecie? I mogłam sobie centralnie je klepać. Także one się nie ruszały, a po prostu dostawały ode mnie po mordzie. I nie powiem, to było bardzo przyjemne, bo się nie musiałam przynajmniej z nimi użerać, a tym razem muszę. Ale fajnie, zrobiliśmy całą jedną wyspę w jednym odcinku. Ty się uspokój, paskudo. Na szczęście da się jeszcze bez straty HP. Chodź. No i właśnie jest ten problem, że czasami jak się cofnę, to nie mogę tak jakby zaatakować. Tak jak trzeba. Coś się długo triggerował ten jaszczur. No dobra, pięknie nam to idzie. W sumie jakby były dwa, to też by nie było... źle. Tylko byleby to nie był, wiecie, zwykły plus ognisty na przykład, bo to już jest tragedia wtedy. No, one pilnują ryb. Głównie ryb. Dobra, ognisty, przedostatni. Nie zostało ich już dużo. Wiecie, to brzmi trochę przerażająco, jak klepiemy taką ognistą jaszczurkę, no nie? Ale tak jak wiecie,
To jest tak z tymi jaszczurkami, że właśnie one mają mniejszy poziom, mniejszą ilość pancerza, ochrony. Z czasem też będą bardziej wymagające jaszczurki jakby z normalną liczbą HP. Czyli na przykład z tym 120 bodajże, bo tyle ma jaszczurka w podstawowym gotiku. Dwójeczce i jedyneczce chyba. Przynajmniej w dwójeczce ma 120. Więc tutaj będzie naprawdę podobnie. Ładny wszedł kryt podwójny. Okej. Okay. I w sumie, no pokusiłabym się o to, żeby już się rzucić na wszystkie te jaszczurki. Ale może jednak poczekam, aż będą dwie. Tak, żeby nie przesadzać. Ładne kryty wchodzą. Na tamte dwie już się rzucę za jednym zamachem. Już nie będę się, wiecie, tak łasić o to życie, bo po prostu się prześpimy na statku. No dawaj, no ile można? One mi nie zrobią jakiejś dużej krzywdy, raczej we dwie. A kto wie, może wejdą jakieś ładne obrażenia krytyczne. No i dobra. Powiem wam, że bardzo lubię tutaj korzystać z tych ognistych bełtów, ognistych strzał. Tylko że problem z nimi jest taki, że czasami nie dostajemy punktów doświadczenia i to jest najgorsze, co można spotkać tutaj w tej grze. Mamy 10 punktów nauki. W ogóle też taka sprawa, trzeba się będzie nauczyć obydwóch eliksirów, czyli eliksiru siły i eliksiru zręczności. Ja sobie sprawdziłam, ile jest, wiecie, jakby szczawy królewskich w całej grze, ile jest goblinich jagód, ile jest smoczych korzeni. No i jest ich od chuja. Więc ogólnie tutaj w tym modzie też nie ma co się zbyt długo uczyć jakichś tam rzeczy. Lepiej postawić na przykład na złotnictwo albo na właśnie garbowanie skór. To się na pewno przyda do wzmocnienia pancerza i to jest rzecz, którą musimy zrobić w miarę szybko. Więc ja myślę, że jak przebijemy sobie, że będziemy mieli już za 3 punkty siłę i zręczność, to wszystko już olejemy. Czy ja do kogoś miałam iść? Tak, do Dandolo zdać mu raporcik. Co do wraku statku? I jak? Znalazłeś tam coś? Znalazłem sporo złota i klejnotów oraz mapę skarbów. Co? Mapę skarbów. Jak trafiła na tę wysepkę? Niegdyś ten statek należał do grupy piratów, którzy z jakichś przyczyn zawinęli na tę wysepkę. Z których, zresztą, mało co zostało. Większością z nich zajęły się jaszczury. Jest to jednak interesujące. Mogę spojrzeć na mapę. Oczywiście, obejrzyj ją sobie. Tak, wygląda na to, że to prawdziwa mapa skarbów. Ale nie można dokładnie określić położenia wyspy. Obawiam się, że z tą mapą niewiele można zdziałać. No cóż, zatrzymaj sobie mapę i kosztowności. Wystarczy mi moja część złota. Daj mi należne 100 sztuk złota i natychmiast przystępuję do sprzątania pokładu. Oto twoje 100 sztuk złota. Doskonale. W takim razie przystępuję do zamiatania pokładu. No i super. Czy przydomek Kuternoga coś ci mówi? Tak, o ile wiem, był niegdyś taki pirat. Ale to zdecydowanie było dawno temu, nie za moich czasów. O takie rzeczy pytaj Halara. Kiedy porządnie się napije. To często opowiada o jakichś ukrytych skarbach i od dawna nieżyjących piratach. Może ci więcej opowie, ponieważ ja niewiele wiem o tym Kuternodze. Gościu, o którym on mówił, to jest bodajże Sternik. Złoto piratów. No pogadamy z nim. Służba na statku. Chodźmy w takim razie do naszego jeszcze głównego tutaj przewodzącego. W ogóle możemy z nim też pogadać więcej. Pokład jest w trakcie zamiatania.
Aha, a widzę, że tę pracę wykonuje za ciebie Dandolo. Czym go przekupiłeś? No ja. Nieważne. W zasadzie nie ma dla mnie znaczenia, kto zamiecie pokład. Najważniejsze, że robota będzie wykonana. Jestem z ciebie zadowolony. Co jeszcze mogę zrobić? Właściwie jako następną sprawę, to chciałbym ci zlecić wyszorowanie pokładu, ale... Zaraz, chwila. Zaledwie pokład został zamieciony, a teraz mam szorować. A co potem? Bez obaw. Tylko żartowałem. Ale jeśli chcesz się sprawdzić, znajdzie się dla ciebie inne zadanie. Co tym razem? Pomalować maszty. Nie w tym rzecz. Chociaż tego też nie zaszkodziłoby zrobić. Udaj się do kucharza okrętowego Albina. Podobno ma jakieś problemy. Zajmij się tym, a kiedy skończysz, wróć do mnie. Dobra, najwięcej czasu spędzimy ogólnie teraz na pokładzie. Wiadomo ci coś o kradzieżach na okręcie. Nie. To mnie zasmuca, bo okradanie swoich współtowarzyszy to najgorsza rzecz. Chcę wiedzieć więcej o Paladynach. Uważasz, że udzielę ci takich informacji? Przynajmniej Wolfgang tak twierdzi. Według jego słów, to o Paladynach wiesz więcej od niego. No i ma rację. Ale wszystkiego nie mogę ci powiedzieć. Paladyni zazwyczaj omawiają ze sobą wszystkie swoje plany i nie rozpowiadają o nich pozostałym członkom załogi. Kto nimi dowodzi? Lord Baldwin, rzecz jasna. Jest kapitanem Albatrosa i ponosi pełną odpowiedzialność. Za wszystko, co dzieje się na pokładzie. Jak dotąd zawsze miałem wrażenie, że był uczciwy. Gernot i Ganelun, to jego najbliżsi podwładni, pilnują realizacji wszystkich jego zarządzeń. Dobra, no to możemy wypytać od razu. Opowiedz mi o Gernocie. Paladyn Gernot, to osoba kontaktowa między paladynami i załogą statku. Mogę powiedzieć, że zawsze był oddany naszym wspólnym celom, o ile były uczciwe. Jest także jednym z dowódców paladynów i zawsze traktował swoich podwładnych odpowiednio. O, i nieomal bym zapomniał. To on wypłaca nam wszystkim żołd. Opowiedz mi o Ganelunie. O Ganelunie. Zacznijmy od tego, że nie jestem człowiekiem, który zwykle narzeka na swoich przełożonych. Dlatego najpierw powiem to dobre, co mi o nim wiadomo. Bez wątpienia, Ganelun jest dzielnym i wprawnym żołnierzem i niezastąpionym doradcą Lorda Baldwina. Ale jego arogancja i bezduszność nie pozwala mu na przyzwoite traktowanie ludzi wokół siebie. Pochodzi ze szlacheckiego rodu, a jego ojciec przez dziesięciolecia służył jako doradca u króla Erchaobara. Powiadają, że to właśnie dzięki jego ojcu zaczęto wysyłać wszystkich więźniów do kolonii karnej w Khorinis. Wszystko po to, aby wydobywali rudę dla króla Erchaobara. Nie chcę się wypowiadać co do tego pomysłu, ale powiem tak. Jeśli realnie spojrzymy na wyniki, to zobaczymy, że specjalnego pożytku nam to nie przyniosło. Zresztą, byłoby to niesprawiedliwe, aby za tę porażkę winić tylko ojca Ganeluna. Kto mógł przypuszczać, że pomysł z magiczną barierą wokół kolonii nie da oczekiwanego skutku? I że tak długotrwałe odizolowanie od reszty świata ostatecznie doprowadzi do buntu skazańców. No dobrze, czyli z nim mamy też pogadane. Moi drodzy, wydaje mi się, że sobie zakończymy w tym miejscu. Tak, Harald powiedział, że Gernot wypłaca żołd na statku, pomoc dla kucharza, złoto piratów, skradziony prowiant, bosman, lepszy pancerz, paladyn. A kim my teraz jesteśmy według gildii? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że mamy aktualnie pancerz chyba marynarza? Lekki pancerz marynarza, tak jest. A ja w ogóle powinnam sobie założyć jakiś amulet zamiast tych kości. Niech żyje król! Myślę, że amulet do siły możemy założyć. Chociaż ten do życia kusi. Ale siła też się na pewno przyda, więc myślę, że tak to zostawimy. Moi drodzy, dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym spróbujemy porozmawiać z ludźmi na pokładzie w sprawie tych zadań, które już mamy. A nuż widelec, jeszcze dostaniemy jakieś inne zadania. Zobaczymy. Dzięki Wam raz jeszcze i do kolejnego filmu. Cześć!